Patrzenie w jej oblicze matki. Na jej twarzy widać cierpienie. Na twarzy są nawet znaki cierpienia. A któż jest powodem tego bólu? A któż tak czyni, by jej serce było napełnione bólem? Człowiek dzisiaj coraz częściej zapomina. Zapomina o niej. Zapomina, że przecież jesteśmy jedną rodziną, bo jedną mamy matkę. Jakże przechodzimy poranieni, bardzo poranieni w sercach, przez grzech, odejście, poranieni przez jakże często nasz brak szczerości. Ileż jest w nas obłudy i zakłamania. Stajemy przed Tobą, Matko, i mamy często świadomość, że musimy błagać. Przebacz nam, bo błądzimy, bo chodzimy po omacku, bo szukamy światła tam, gdzie to światło jest sztuczne, a nie odnajdujemy światła, które Ty nam ukazujesz i przyniosłeś. Jezus jest światłością, która nigdy nie gaśnie. Jest nadzieją, która nigdy nie może zginąć, umrzeć w człowieku. Święty Ojciec Szarbel pozostawił nam taki znak. Kiedy odszedł, a może więcej, to Bóg chciał pozostawić światło otaczające Jego grób przez 45 dni. I nikt nie wiedział, skąd jest to światło. Ale domyślali się, Pan Bóg zostawił znak. Było to światło, aby stało się zaproszeniem dla wielu, by mogli przyjść tam na to wzniesienie w Amenaja, w Libanie. Aby tam może zrozumieć, że światła nie można ukryć. Że my nie możemy się ukrywać, chrześcijanie dzisiejsi. Kto Ty jesteś? Chrześcijanin. A jak żyjesz? Jak poganin. Jakże często? Kto Ty jesteś? Ojciec, matka, ksiądz, kapłan. A jak żyjesz? Pytam siebie i Ciebie. Czy masz w sercu to światło? Tę miłość? Która nie gaśnie, która rozświeca, która nadaje nadzieję. Tę miłość, która sprawia, że gotowy jesteś umrzeć w objęciach matki. Patrzymy w stronę Albanii. Ziemia się zatrzęsła kilka dni temu. Dzisiaj w mediach włoskich opisują historię tragiczną tego trzęsienia ziemi. Oto włoscy strażacy, którzy udali się do Albanii, opowiadają o tym, co zobaczyli. Jeden z domów zawalony, kiedy odgruzowywali, zobaczyli ten obraz. Matka, a w nią wtulone troje dzieci, bliźniaczki i drugie starsze.
w objęciach matki, wszyscy zginęli pod gruzami. Dziś jest takie trzęsienie ziemi. Ona się trzęsie w Kościele i w społeczeństwie. Trzęsie się wszystko. I nie wiesz, kto ma rację. I niektórzy chcieliby podważyć i Piotra, i łódź wywrócić. I pytasz, kto ma rację, a nie umiesz kochać. Rację ma ten, który kocha. Dziś, w tym dniu, kiedy ustanowiono statuty i całe działanie zakonu serafickiego, franciszkanów przed wiekami, to właśnie dziś jest ten dzień, gdzie biedaczyna z Asyżu Franciszek pokazał wszystkim sens w miłości i w tej służbie najbardziej potrzebujące. I sens w tym, co mówił w swojej ciszy, pustelni, święty Szarpel, bycia przed Bogiem w Nim na zawsze. Ale takiej miłości, bo w tej miłości jest Bóg. Tego nam dziś potrzeba. Bracia i siostry, w tych rekolekcjach, w których bierzemy udział, przyjęliśmy słowa z Ewangelii. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale... Ale co? Powiedz tylko słowo, a będzie wszystko uzdrowiona dusza moja. Ale... Panie, przyjdź do domu, ale nie zabieraj mi tego czy tamtego. Ale nie zmieniaj mojego życia. Ale przyznaj mi rację, Panie. To ja mam rację. Ale ja się nie zgadzam z tym i z tamtym, bo on nie ma racji. Panie, przyjdź do mnie. Po co masz przyjść? Przychodzę, aby Cię umocnić, aby Cię ukochać. I dziś, Matko, prosimy Cię, umocnij nas. Umocnij nas Twoim spojrzeniem. Przytul nas do serca, bo dzisiaj chcą nas od Ciebie oderwać. Chcą powiedzieć, że nie ma sensu tak kochać jak Ty. Amen.